Tak, witam w kolejnej serii na kanale. Tak jak mówiłem w ostatnim odcinku, Bioshock 2, bierzemy się za Bioshock Infinite. Tym razem gierka z 2013 roku, nie jest to żaden remaster. Zresztą, chyba nie wymaga, nie? Tak na pierwszy rzut oka patrząc. Marzec 26, 2013. Wydawało mi się... Okej. Dobra, trochę za głośno się zrobiło. Wydawało mi się, że za trójkę odpowiadają też twórcy jedynki, ale przecież jedynkę chyba wyprodukował i wydał właśnie 2K Games, a tutaj tylko wydawcą jest. A mamy producenta Irrational Games. Ciekawe. Chyba, że stworzyli jakieś swoje studio, jakąś... Albo to jest studio córka, podlegające pod 2K Games. Mniejsza, aż tak się w to nie zagłębiałem. Troszeczkę inne klimaty i zamiast w dół polecimy w górę, tym razem w trójce, więc widziałem parę recenzji, nigdy pełnego let's playa, więc gram na świeżo, podchodzę do tego. Coś jeszcze chciałem powiedzieć? Chyba nie. Z 2013, niby spin-off serii. Znaczy w sumie tak, bo akcja dzieje się z tego, co tutaj sobie zaznaczyłem, na początku XX wieku, a dokładnie 1912, to faktycznie spin-off serii. Jest to edycja kompletna, czyli tam mamy dwa DLC, w tym jedno fabularne, podobno must have, bo spina to z pierwszą i drugą częścią, a w zasadzie z historią z Rapture, także na pewno to ogramy, a drugie jest jakieś tam wyzwania czy coś, czyli raczej nie będzie na kanale. Ale dobra, skupmy się na razie na trzonie produkcji. Tak, dobra, mogłem w sumie od razu to nadusić, jak sobie tak gadałem radośnie. Dobra, i na pierwszy rzut oka, czy trochę sobie ustawiłem dźwięk, ale czy będzie dobry? Mamy interaktywne menu. Naprawdę, ładnie to wygląda. W porównaniu do tego, co było. Czekajcie. Zobaczymy w praniu, jak to wyjdzie. Jeśli będzie za głośno albo za cicho, wolałbym, żeby było za cicho niż za głośno, to przepraszam, nie? Zobaczymy, czy kamerka też zostanie w tym miejscu. Graficzkę mam wszystko na full. Zobaczymy, jak to będzie śmigać. No, zawartość do pobrania, no to jest właśnie tak, jak mówiłem. Starcie w chmurach to są chyba te wyzwania, a tu pogrzeby na morzu to jest chyba to, albo na odwrót? Nie, chyba ten pogrzeby na morzu to jest fabularne. Ale to nas zainteresuje, jak skończymy fabułę. Dobra, gra główna jak najbardziej. Nowa gra, tak jest. Rozpocznij nową grę, wybierz poziom trudności średni. Jeśli znasz podstawy gier FPS, ten poziom trudności będzie dla ciebie. Trudny, jeśli jesteś bardzo... Nie, no bierzemy średni, no. Tak. Dobrze. Podoba mi się to, nie? Takie przeskakiwanie. Takie... Żywe, pełne akcji. Zobaczymy, no. Ewidentnie, jak dwójka się praktycznie niewiele różniła od jedynki, to tu na dzień dobry jest, wow, taki przeskok. Bioshock Infinite. Dobra, jestem podjarany. Nie no, wkręciłem się ogólnie w tą serię. Zresztą widać, że ogrywam jedną po drugiej, nie? Podoba mi się to. Miotłem... Co? Comstocka? Znajdź strzelbę, żeby jej używać. Udało ci się... Dobra, spoko. Udało ci się odblokować ulepszenie złotego pistoletu i karabinu maszynowego. Znajdź tę broń, by je używać. Aha, czyli to pewnie ta edycja kompletna się kłania. Udało ci się odblokować oko... Comstocka? Znajdź karabin wyborowy, żeby go używać. Dobra. Mhm. A i wreszcie nie musiałem dodawać żadnego, wiecie, żadnych napisów, ściągać, kombinować, wszystko jest od razu. Można? Można. 1912. And why is that? I wreszcie nasz bohater z kimś rozmawia, nie? Coś mówi. Wow. No.
Imagine that's wonderful exercise. Then what? O, mogę się porozglądać. Excuse me. How much longer? One goes into an experiment knowing one could fail. But one does not undertake an experiment knowing one has failed. Can we get back to the rowing? I suggest you do, but we're never going to get there. No, I mean I'd greatly appreciate it if you would assist. Elizabeth, okej. Okay. Aha, mamy kogoś znaleźć, tak? Chyba, że to jakaś rodzina. I suppose he does, but there's no point in asking. Why not? Because he doesn't row. He doesn't row? No. O, patrzcie! Patrzcie, co tutaj mamy. To jest ta sama wieża chyba, nie? Tylko wiecie, to jest jeszcze w formie wszystko ładnie wygląda. Bo akcja dzieje się sporo przed. Tam mieliśmy lata chyba 50., później 60. Coś takiego. Dobra. Jeszcze coś skomentują? Dobra, no chodźmy, dajmy już im spokój. Okej. Okay. Nie no, graficznie też to wygląda pięknie, mimo że... Remastery wychodziły w 2016, nie? Więc... Ale jednak, wiecie. Tak. Może. Dobra, 2013. Tak jak mówiłem, ustawienia na full. Podnieść srebrnego orła. Mamy kasę, wow. Patrzcie, mamy, dobra. Tutaj też zupełnie inaczej to wszystko wygląda, okej. Słyszałem, że tu nie ma zapisów, tylko są automatyczne save'y, autosave'y. Kurde, to... Nigdy nie lubiłem takich rozwiązań w grach. Zawsze lubiłem mieć kontrolę nad zapisem gry i w dowolnym momencie sobie zapisać, kiedy chcę. No właśnie, punkty kontrolne, dobra. Chyba z dźwiękiem będzie git. Okej. Dobra, nie no, wygląda, powiem wam, ładnie, naprawdę. Jeszcze w pełnej krasie ta wieża jest, nie jest taka post-apo. Dobra. Okej, czyli nasz bohater to jest Booker. Kogoś szuka. Mogę tu... Mogę biegać. Dobrze. Co? Czekaj, podnieś srebrne... A, w ogóle waluta to są orły. Srebrne orły. Dobra. Srebrny orzeł, puszka fasoli. Bierzemy wszystko. Monety w puszce. Okej. Dobra. Już chyba nic nie wykombinuję. Wchodźmy do środka, bo pogoda jest paskudna. Co jest? DeWitt, daj nam dziewczynę, a spłacisz dług. To twoja ostatnia szansa, czyli jesteśmy na robocie. Okej. Okay. To jest nasze nazwisko pewnie. DeWitt. Takie trochę chyba francuskie, nie? Chyba. Dobra. Excuse me. It's Booker DeWitt. DeWitt. I guess you're expecting me? Booker DeWitt. Dobra. Nie DeWitt, tylko DeWitt. Jak zwykle muszę przekręcić. U mnie to normalne. Przydałaby się jakaś latareczka, ale chyba takiej nie mam. Ale coś tu ładnie świeci. Co to jest? Zjedzenie ogórka. Zjedzmy sobie, czemu nie? Puszka fasoli. Troszkę tutaj ciemno. A kredensy mogę przeszukać? Niekoniecznie. Użyj. Okej. Okay. Jakaś tam twarz jest. Good luck with that, pal. Dobra. Z twych grzechów obmyję cię. O, dobra, trochę sekciarsko to zabrzmiało. Ale tym razem idziemy na górę, a nie do dołu, nie? Tu nie powinno być jakiegoś zejścia na dół? Jak oryginalnie było w tej wieży? Na dół chyba schodziliśmy. Przecież wiecie, tu, tak jak mówię, akcja dzieje się przed, nie? Także... Nie pamiętam, kiedy dokładnie Rapture powstało, nie? Było to na pewno mówione, ale nie pamiętam w jakich latach. Jestem sam jak palec. Dobra.
Oczywiście musimy wszystko sprawdzić. Halo? Halo? Dobra. Bądźcie gotowi, już tu idzie, musicie go powstrzymać. Co jest? Sek, kto to jest i o co tutaj chodzi? To mapa Stanów Zjednoczonych, okej. Co mamy tu? Portfel pewnie. Jeszcze nieźle się obłowimy na tej wieży. Dobra. Z lewy, okej. Coś tu się niedobrego wydarzyło. Coś chyba bardzo niedobrego. Nie wiem, coś tu zabłyszczało. Nie, chyba tutaj nic więcej. Aha. Dobra, możemy sobie zjeść. Będę wkurzony, jak później będę musiał tu przylecieć, żeby się zregenerować, nie? A sobie pozjadam wszystkie smakołyki. Aha! Dobra. Kim byłeś? Shit. Nie zawiedź nas. Dobra. Oś, papieros. Się wydarzyło niedawno. Jakieś narzędzia? No nie, nie mówcie mi, że go jeszcze torturowali. Oczywiście, że tak. Czy ta kartka jest do nas? No tak... Troszkę mam takie w sumie teraz wrażenie, że tak, bo w sumie jakieś długi mamy. Niby to nasza ostatnia szansa, żeby znaleźć tą osobę. Więc może i to nas dotyczy. Mogę wejść. Tu nigdzie nie przejdę. Zapisywanie. Dobra, zaraz sobie zadzwonimy. Jesteśmy na szczycie. No tak, wiemy, że mamy, że polecimy w górę. To wiem. A nie tym razem w dół pod wodę, tylko wręcz przeciwnie, w chmurki. No tak, w sumie tam jest ląd. A, czyli prosto z lądu mnie tutaj przygnali. No tak, taką łódeczką to na pewno musiał być ląd niedaleko. Ciekawe symbole. Nie wiem czym... Aha, raz, dobra. Tak. Dwa razy klucz. Okej. What in the world is... Okej. Co to ma być? Fajne dźwięki, nie? Takie trochę relaksujące. No, ten już mniej. Okej, coś się dzieje. Nie wiedziałam, że mam dzisiaj umówionego dentystę, nie? Albo w sumie bardziej goli brodę. No takie, no jest mega fikuśne. Dobra, no nie mamy wyjścia, siadamy. Ascension.
Wow. Od razu jaki przeskok, nie? Jak tu pięknie. Wow. Okej. Okay. Mam nadzieję, że będziemy mieli udane lądowanie. Byśmy się gdzieś nie rozpieprzyli. No... Tu jest pięknie, tak... Troszkę tak bajkowo, nie? Troszkę nierealnie. Zobaczymy, jakie tutaj mają grzeszki. Albo co mają za uszami w tym mieście. Bo na razie jest mega słodko. Dobra. Okej, okay, trochę sekciarskie są te teksty. No może tu są bardzo religijni ludzie tego miasta. No zobaczymy. Dobrze. Sprawdzimy ten nowy Eden. Sprawdzimy. Okej. Pojawił nam się pasek z HP. W sumie bardzo fajnie wygląda. Nie, na razie kolorystyka, grafika... No robi na mnie wrażenie. Ten styl. Dostań się do miasta. Dobra, nasze pierwsze zadanie. Czy mamy mapkę? No raczej nie. Aby zobaczyć, jak przejść do aktu... A, już coś tam mamy. Dostań się do miasta. W ten sposób. Dobra. Będę musiał się przyzwyczaić. Mam nadzieję, że nie dostanę klejma za to śpiewanie w tle. Co mamy? O, coś tutaj jest. Podnieś dobra. Wiem, że książkę mogę sobie przeczytać. Tu się jacyś wierni zbierają. Ja się nie proroka zasiądzie na tronie i zaleje ogniem szczyty gór człowieczeństwa. A tutaj co mamy? A prorok zaprowadzi lud do nowego dobra. Już. Chodźmy. Dostań się do miasta, dobra. Excuse me, where am I? Heaven, friend. Or as close as we'll see till judgment day. Mhm. Dobra, zanim się tam pójdziemy w tamtym kierunku, to się tutaj rozejrzyjmy. Futerał, okej. Okay. O, proszę. 6 monetek piechotą nie chodzi. Myślę, że chyba z dźwiękiem będzie git. Dobra. Oczywiście. No, sądzę, że może te prezenty są dla pielgrzyma, nie? A, tutaj coś... A, przepraszam, tutaj coś jest, okej. Okay. Dobra. Tak, tak, spokojnie, zaraz ogarniemy wyjście. Tylko czemu tu jest tak zalane wodą, nie? Trochę jakąś nieszczelność mają. Dobra. Niby pojedyncze monetki, ale wiecie, no na początku jesteśmy gołodupcem, więc myślę, że nawet taka pojedyncza monetka się może przydać. To jest jakieś nagra... Co to jest? Pewnie, że tak. Love the prophet because he loves the sinner. Love the sinner because he is you.
Without the sinner, what need is there for a redeemer? Without sin, what grace has forgiveness? Okej, tylko dlaczego nie było napisów? Ostatni punkt, opcja wróć... Czekajcie, ciągle mnie tutaj... Dziwne, dobra. Może to będziemy później ogarniać. Czyli też mamy tu system takich dzienniczków z pokotku. Trochę inaczej to się nazywa. Ale to właśnie dodawało klimatu w poprzednich częściach. Więc zobaczymy, jak tu się to spisze. Dobra, chyba możemy... Może coś na ławkach? Jeszcze może być skitrane. Oczywiście, że może. Taka niewinna torba, ale jest pusta. Czyli Lipton. Dobra, chodźmy tutaj do tego koleżki. Okej. Trochę taki księżulek, nie? Albo ten, nie, to jest ten, co tak... Jezu, to nie jest ksiądz, ale też już nie jest ministrant. Nie wikary, tylko taki... Kościelny, o, taki... kościelny, no. Dobra. Nie, no, naprawdę jest sielanka w opór. Jak na razie. And every year, on this day of days, we recommit ourselves to our city and to our prophet, Father Comstock. We recommit through sacrifice and the giving of thanks and by submerging ourselves in the sweet waters of baptism. And lo, if the prophet has struck down our enemies at wounded knee and not railed against the sodden beneath us, it... No, nie mamy naszego odbicia w wodzie. Skoda. But not accept the three golden gifts of the founders, it would have been enough. If the prophet had just accepted the three golden gifts of the founders and not prayed for our deliverance, it would have been enough. If the prophet had only prayed for our deliverance and not led us to this new Eden, it would have been enough. If the prophet had just led us to the new Eden and not purged the vipers of the Orient, it would have been enough. If the prophet had just purged the vipers of the Orient. Is it someone new? Someone from the Sodom below? Newly come to Columbia to be washed clean before our prophet, our founders and our lord? I just need passage into the city. Passage to the city. Brother, the only way to Columbia is through rebirth in the sweet waters of baptism. Will you be cleansed, brother? Hey, I'm just looking to pass through. Praise be to the founders. Chyba nie mam wyjścia. Dobra. Przyjmuj chrzest. No tak. Zaczynamy. I baptize you in the name of our prophet, in the name of our founders, and the name of our Lord. I don't know. Dziwne oczy ma. But this one doesn't look clean to me. Czy on nas chciał utopić? Who's there? Who's there? O, mamy retrospekcję. What do you want? We had a deal to it. Open this door right now. I told you. Not gonna do it. Go away. Mr. DeWitt. Mr. DeWitt. Dobra, chyba nie mamy wyjścia. Może stąd spieprzyć. Co jest? To miało miejsce, czy trochę spisiował? Nasz bohater. Ogród Nowego Edenu. That idiot priest needs to learn the difference between baptizing a man and drowning one. Dobra. To find a landmark and figure out where the hell I am. Znajdź statuę Kolumbii. Okej.
Tak, czyli no sekciarsko jednak. Sekta, zaraz zobaczymy jej mroczne oblicze. Na razie tu jest, wiecie, wszystko słodko, pięknie i pachnąco, ale jak to w sektach bywa. Zaraz się zdziwimy. Co to jest? Zjedzmy, o, troszeczkę, jakąś gruszeczkę. Jakieś jabłuszko. Ten klecha by nas prawie utopił. Kolejną arką, dobra. Te róże to tak trochę średnio wyglądają, nie? Z daleka jeszcze jak cię mogę, ale z bliska to okropnie. Mhm. Dobra, nie wiem, czy tak się mam tutaj super rozglądać. A, mogę już kucać, dobra. Ale dalej... Dobra, niech tak będzie. Okej, okay. O, monetki, patrzcie. Dobra, ja wiem, pielgrzymi i ich życzenia czy tam marzenia. No ale mi się to teraz bardziej przyda. Ja też mam swoje marzenia. Just because the city flies don't mean it ain't got its fair share of fools. All right. Still got a girl to find. Dobra. Jakoś tam spróbujemy. Jeszcze może wyjdziemy za próg tych drzwi zobaczyć. Co się dzieje? No. Zobaczmy. Okej, właśnie takie widoki chciałem zobaczyć. To są lokalne tramwaje, tak? Jak to się rusza, nie? Nie to... sumujemy gdzieś, czy... Chyba tak. Chyba tak, okej, okay, takie miasto z modułów złożone. Dobra. Tam jest chyba ta statua, okej. Okay. Tu już widzę, że trochę chyba więcej normalnych ludzi. Nie chcą nas zabić, genofagi. Dobra. Klapniemy sobie. Dobra. Dzień dobry. It's damned inconvenient when buildings don't dock on time. Yesterday I had to take a gondola, rubbing elbows with all sorts. Okej, a tu? Zjem sobie chętnie. Dobrze, że nie masz pretensji. Że nie muszę ci za to płacić, nie? Perfect day for the celebration. Father Comstock must have foreseen and planned it just this way. A, mieliśmy do czynienia z jednym wielebnym w Rapture. Nie był zbyt przyjemny. Tu mamy pucy buta. Co jest? Czyli, a, gazetki chyba handluje, nie? A nie mogę z tą zagadać. Kolumbia świętuje, okej. Okay. I just think it fails to capture Father Comstock's absolute, you know, divinity. No nie wiem. To nie jest ta statua? Jeszcze gdzieś dalej mam iść? Nie wiem, czy jest sens tak się przy nich zatrzymywać, przy wszystkich. Cholercia. Na przykład sprawdziłbym. Ale w sumie, jak czegoś chcemy się dowiedzieć o mieście, to myślę, że na dzień dobry czasem warto takich, wiecie, jeden czy dwa zdania posłuchać takich tubylców, nie? Co to jest? Naprawdę dobrego rękodzieła. Tutaj coś mi błyszczało. Dobra. Buciki. Rower. A z drugiej strony. Czy ja mogę? Dobra, nie będę sprawdzał, czy mogę wyskoczyć za barierkę. Dzień dobry. Jakieś kolejne nagranie. Even the marigolds are still unplanted. All work which should have been done months ago. Okay.
Do you know what he told me? He said that he was tired. Dobra. And then the archangel showed a vision. A city lighter than air. I asked her, "Why do you show this to me, archangel? I'm not a strong man. I'm not a righteous man. I am not a holy man." And she told me the most remarkable thing. You're right, prophet. But if grace is within the grasp of one such as you, how can anyone else not see it in themselves? Nie muszę poszukać, bo na pewno da się włączyć napisy. Nie, bo tak nieraz by się. Nieraz, akurat jak są jakieś tam krótsze i jest spokój, no to okej, ale jak nieraz w jakimś zamieszaniu, to te napisy. No po prostu wygodniej jest dla mnie. No, dziękuję bardzo, wzajemnie. Dzieciaczki. Dobra, o! O, mechaniczne konie, tak? No tak. No, oczywiście. Nie wiem, czy. To tak ma działać? Dobra. Ej, czasami troszkę laguje, jakby doczytywało jakiś obszar. Okej, mamy tu. Przedstawiciela prawa. Dobra. Okej. Dobra. Spoko. Nie ukrywam, że przydałby się jakiś punkt kontrolny. Myślałem, że ta statua będzie gdzieś niedaleko, nie? A tu widzę, że ten odcinek będzie dłuższy. No ale dobra, pierwszy taki zapoznawczy. Zobaczymy, co się tu dzieje, jak to wszystko. Dobra. Jak to wszystko tutaj śmiga. No na razie jest cudnie i pięknie. Okej. Nie potrzebuję tego jeść. Co to jest? Dzięki. To twoja powinność rzuć pieniądz do koszyka, niech się założyciel błogosławi. Nie, dzięki. Dobra, może jakieś znowu nagranie się trafi? No gdzie jest ta cholerna? O, to chętnie. A, pełne zdrowie, dobra. Dobra, to możemy. A coś tutaj więcej? Księga niekoniecznie, dobra. No już, już idę. A tutaj w tą stronę, jak pójdę, to co jest grane? Czy tu zaraz będzie. Nie, myślałem, że tu zamkną. Would you care for a boutonniere? We're raising money for the Girls Patriotic League. Maybe next time. You'd look dashing with one in your lapel. Come back if you change your mind. No, w sumie kupiłbym takiego kwiatuszka jednego na dzień dobry. Nie wiem, czemu od razu odmówiliśmy. Coś tam mi tutaj zabłyszczało. Jest kolejne nagranie. Jest. Jest jak najbardziej. Ej, no właśnie, cholera. A jak. Czekajcie, weźmy sobie to, no. Tak. One man goes into the waters of baptism, a different man comes out, born again. But who is that man who lies submerged? Perhaps that swimmer is both sinner and saint, until he is revealed onto the eyes of man. Myślałem, że jak wezmę nagranie, to będzie jakiś punkt kontrolny albo coś mi zasejwuje, ale chyba niekoniecznie. No dobra. Gdzie jest ta statua? Oh,
Nie no, robi wrażenie, nie? Jestem ciekaw, kiedy ten balonik pryśnie i nie wiem, zacznie się jakaś krwawa łaźnia. Dobra, tego to nie potrzebuję. To niech sobie będzie. Przeszukać chętnie. Dzieciaczki, delikatne lagi. Dobra, każdy krzaczek musi być sprawdzony. Chyba mamy tą statuę, nie? Chyba tak. Telegram, Mr. DeWitt. Telegram for you, sir. Okej. Już mnie rozpoznał ktoś? Stop. Do not alert Comstock to your presence. Stop. Comstock, dobra. Do not pick number 77. Stop. Lutes. Okej. I idź na wyspę pomnika i znajdź dziewczynę. Dobra. Zakładam, że chyba tu był jakiś punkt kontrolny, nie? Nic, na dzisiaj to tyle. Tak wyglądała prezentacja miasta. Wygląda mega fajnie, sielankowo. Aż strach pomyśleć, co się zaraz spieprzy. To tyle. Mam nadzieję, że z dźwiękiem było ok. Także do zobaczenia w przyszłym odcinku. Na razie.